Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam Was u siebie klasy piątej w nowym miesiącu, w czerwcu, w ostatnim miesiącu tego roku szkolnego, miesiącu przed wakacjami. Jest to też miesiąc poświęcony, tak maj był poświęcony Matce Najświętszej, śpiewaliśmy litanię loretańską, tak czerwiec jest poświęcony tajemnicy serca Jezusowego. I chcielibyśmy już na początku uwielbić serce Jezusa, prosić także to serce o potrzebne łaski dla naszych serc. Dlatego jako modlitwę powtórzymy trzy razy: Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Kochani, jesteśmy w różnych wspólnotach. Nie żyjemy, jak to ktoś mówił, człowiek nie jest samotną wyspą, nie. Są wokół nas ludzie, czy nam się to podoba, czy nie. Różni są ci ludzie, prawda? I mili, i nie mili, i fajni, i nie fajni. Z kim się żyje łatwiej, z kim się żyje trudniej, ale ci ludzie wokół nas są. Żyjemy w różnych wspólnotach. Dziś o tych wspólnotach chcemy sobie troszeczkę powiedzieć. Te wspólnoty są takim miejscem walki. Tam spotykają się wartości Boże i wartości tego świata. I zależy też od nas, które my wybierzemy. I co z tych wspólnot zostanie? Czy one będą pięknie wzrastały i służyły? Czy staną się miejscami, jakby to powiedzieć, taką ciemną, zimną piwnicą, w której no, niefajnie się przebywa? O tej jakości tych wspólnot dzisiaj będziemy także mówić. Jakie to wspólnoty? Rodzina. To jest pierwsza podstawowa wspólnota, no, bo rodzimy się w rodzinie. Później wspólnota kościelna, rodzina duchowa. Przez chrzest wchodzimy do wspólnoty Kościoła. Jesteśmy Kościołem. Jesteśmy w Kościele, ważną częścią Kościoła, ja i Ty. Później wspólnota szkolna. Jaka ta Was dotyczy? Może kiedyś będzie wspólnota zawodowa, wspólnota miejsca pracy, ale dziś jeszcze wspólnota szkolna. I ostatnie wspólnota narodowa. Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój orzeł biały? Jesteśmy Polakami, należymy do narodu polskiego, żyjemy w państwie polskim i o tym też sobie chcemy powiedzieć. Ale uwaga, dzisiaj bierzemy sobie przewodnika. Przewodnika po świecie wartości, takiego dobrego przewodnika, Jana Pawła II, świętego. On pięknie żył w swojej rodzinie. Nawet w tym roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny, czyli żeby stwierdzić, że to są ludzie święci jego rodziców, Karola i Emilii. Więc rodzina, Jan Paweł II też wiele nauczał o rodzinie, szczególnie mocno kładł sobie na serce sprawę rodziny. Dalej, Kościół, to wiadomo, że papież mówi o Kościele, przewodził temu Kościołowi, prawda? Szkoła. Też on sam przeszedł szkołę, był dobrym uczniem, był studentem, a także o szkole mówił ciekawe rzeczy, jakie zaraz sobie powiemy, w kontekście też takim, jakim jest naród. Jan Paweł II pochodził z narodu polskiego i bardzo się przyczynił do tego, by Polska mogła uzyskać swoją suwerenność i wolność. Wiemy, że jego pontyfikat większość czasu, a także lata kapłańskie, to czasy po II wojnie światowej, też czasy komunistyczne, kiedy Polska podlegała innemu narodowi, podlegała innemu systemowi, który był nam narzucony. A ten system był także bezbożny, walczył z wartościami duchowymi. I mamy te wartości. Miłość, dobro, zło, uczciwość, kłamstwo, nienawiść. Oczywiście pewne wartości, antywartości, to my chcemy przekreślić. Nienawiść, kłamstwo, zło. Chcemy, by została miłość, dobro i uczciwość, choć czy tak będzie, to zależy i ode mnie, i od Ciebie. Czasami mówimy, chciałbym zmienić świat. Kto by nie chciał, żeby na świecie było lepiej, było więcej dobra. Wiesz, jak się zmienia świat? Zawsze zaczyna się od siebie.
I to jest najtrudniejsze. Bo my byśmy chcieli zmienić kolegę, koleżankę, mamę, tatę, brata, siostrę, panią w szkole. Oni się muszą zmienić, bo tam coś niedobrze jest. Nie zawsze są fajni i mili. No ale ja się muszę zmienić. Ty się musisz zmienić. Świat się zmienia od siebie. Dobrze, wezmę książkę, bo tu mamy wypisane te cytaty, które Jan Paweł II mówi o tych wspólnotach. Postaramy się usłyszeć, może skomentować o rodzinie. Wspólnota rodzinna. Jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Rodzina, szkoła miłości. Pierwsza i podstawowa. To w rodzinie uczysz się szacunku do drugiego człowieka. Uczysz się miłości, uczysz się zaangażowania dla dobra innych. Bo w rodzinie otrzymujesz miłość. Jako taki mały dzieciak, niemowlak, przecież nie za dużo mogłeś innym dać. Wtedy był czas przyjmowania, prawda? Przyjmowałeś miłość. Twoje życie zostało przyjęte z miłością. Ktoś się o nie zatroszczył. Ktoś poświęcił swój czas, karmił cię, przebierał i tak dalej. To w rodzinie uczymy się miłości. Szkoła miłości. Piękne, piękna definicja rodziny. Oby takie nasze rodziny były. Dalej. Przez modlitwę we wspólnocie rodzin zapraszamy Chrystusa, aby był pośrodku małżonków, rodziców i dzieci. Jezus przychodzi do rodzin, szczególnie wtedy, gdy rodziny trwają na modlitwie, kiedy zapraszają Boga. Jakie to ważne. To jest pierwsza rzecz, która pomaga nam pięknie przeżywać życie rodzinne. Wspólnie się modlić. Jak się z kimś wspólnie modlę, to zbliżamy się do Pana Boga. A im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym bliżej będziemy także samych siebie. Im bliżej będziemy także drugiego człowieka. Więc gdy myślisz o swojej rodzinie i chcesz, by była dobra i piękna, a nie taką jest, trwajmy w modlitwie. Kościół. Co papież mówi o Kościele? Jako lud Boży, Boga żywego, odkupiony ceną krwi Chrystusa, jest wezwany do świętości. Czyli Kościół, każdy z nas, i ja, ty i ty, i papież, i mama, i tata, i ministrant, i lektor, każdy jest zaproszony do świętości. Uczestnictwo świętości samego Boga jest powołaniem wszystkich, każdego i każdej. Więc Kościół jest wspólnotą wzrostu świętości. Poprzez swoich członków ma ukazywać świętość samego Chrystusa. Konkretnym przykładem zrealizowania świętości są ci, którzy zostali wyniesieni na ołtarze i stanowią wzór dla całej wspólnoty Kościoła. Tak wielu świętych i błogosławionych, ty, dzisiaj nasz patron, nasz przewodnik, święty Jan Paweł II, jesteśmy w Kościele wezwani do świętości. Jak? Kiedy żyjemy w łasce uświęcającej i kiedy współpracujemy z łaską uświęcającą na co dzień. Łaska uświęcająca to jest stan czystości serca, to jest taka przestrzeń, by Bóg mógł we mnie działać. Że nie stwarza Panu Bogu przeszkód w swoim sercu przez grzech, przez złe wybory. A gdy nie mam łaski uświęcającej, to nie jestem przekreślony, nie jestem skazany, lecz mogę przyjść, Panie Jezu, przebacz mi, przepraszam. Wyznaję Ci moje grzechy i przyjąć Boże przebaczenie, by na nowo żyć w łasce uświęcającej. Jak utracę świętość, to do niej wracam. To wracam przez Boże miłosierdzie. Szkoła. Słuchajcie, jak papież fajnie mówił o szkole. To jest niesamowite. Jestem ciekawy, jak wy byście mówili o szkole. Niektórzy narzekają, szkoła jest taka, ale mi tu ciężko i niedobrze. No, szkoła jest, na pewno. Jest jakaś. Ma wiele barw. Szkoła jest ważnym miejscem w życiu także całej ojczyzny. Papież mówi, szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych całemu narodowi. Szkoła jest potrzebna ojczyźnie, narodowi. Nie jest szkoła dla samej szkoły. Szkoła jest po to, by ciebie wykształcić na uczciwego Polaka. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie poznawać, przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Szkoła także pomaga ci przez katechezę, przez tą lekcję religii, poznawać Pana Boga. Nie odrzuca Pana Boga. Bóg jest wartością. Bóg jest dla nas i życie z Bogiem czymś bardzo ważnym. Trwamy przy Nim.
Szkoła jest kuźnią cnót społecznych. Co to znaczy źle? Sami patrzymy na społeczeństwo, widzimy krętaczy, widzimy ludzi, którzy nie pracują, bo byle jak pracują. Widzimy czasami jakichś oszustów, prawda? Korupcję, układy. Tak, tym ludziom brakuje cnót społecznych. Taką cnotą społeczną, którą chcemy sobie wypracowywać, to jest troska o dobro wspólne nas wszystkich. Bo Polska to nie tylko moja czy twoja sprawa, to nasza sprawa, dobro wspólne. Dlatego, gdy myślę dalej niż czubek własnego nosa, to dostrzegę problemy innych. I ojczyzna. Jan Paweł II jest mamą, matką szczególną. Staramy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową, chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozbawiony opieki. Solidarność. To jest to. To jest solidarność. Jestem solidarny z tym, kto jest w potrzebie. Nie chcę go zostawić samym. I ostatnie. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Do miłości szczególnej. Papież kochał Polskę jak swoją matkę. Zresztą patriotyzm, wiemy, to jest wypełnienie czwartego przykazania Bożego. Czci ojca i matkę swoją. Nie tylko tych ziemskich rodziców, a także ojczyznę. Kochajmy Polskę. Poznawajmy jej historię, często trudną i bardzo bolesną, szczególnie na przestrzeni ostatnich stuleci. Lecz bierzmy także odpowiedzialność. Módlmy się za ojczyznę. Żeby tak nie być gołosłownym zadaniem, to pomódlmy się wspólnie za nasze rodziny, za Kościół. Pomódlmy się za szkołę, pomódlmy się także za naszą ojczyznę. Prośmy Matkę Bożą, byśmy w tych wspólnotach byli zawsze blisko Pana Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chcę Cię zaprosić, jako zadanie, ale dla Ciebie, zrobił sobie, przeczytał to, co masz na stronie 173. Masz ludzie mówią i Jezus mówi. Do czego nas zaprasza świat? Do czego zaprasza Jezus? I gdy to będziesz czytał, pomyśl sobie, która droga da Ci prawdziwe szczęście? To, co mówią ludzie, często proponując nienawiść, kłamstwo i zło, czy to, co mówi Jezus o miłości, o dobru, o uczciwości, pięknie i tak dalej? Strona 173. Myślę, że to pomoże też duchowo wzrastać. Dziękujmy Jezusowi za tą katechezę, za to, że nie jesteśmy sami, że możemy żyć Ewangelią, dobrą nowiną. To, co mówi Jezus, jest dla mnie zawsze dobra nowina. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.